Mechanizm malowania w Photoshopie jest skonstruowany w taki sposób, że zawsze pracujemy z dwoma kolorami jednocześnie. Lub inaczej mówiąc, zawsze mamy wybrane dwa kolory, bo oczywiście używamy jednego koloru naraz. Niemniej jednak warto o tym pamiętać, że zawsze konieczne jest zdefiniowanie dwóch kolorów. Są to tak zwane kolory narzędzia oraz kolor tła. Jeżeli spojrzymy na pasek narzędziowy po lewej stronie ekranu, w jego dolnej części, zobaczymy tutaj dwie próbki koloru, częściowo nakładające się na siebie. Ten czarny kwadracik, aktualnie czarny, to jest próbka koloru narzędzia, nazywanego również kolorem pierwszego planu lub w skrócie kolorem pierwszym. Ten kwadracik znajdujący się nieco poniżej, aktualnie w kolorze białym, to próbka tak zwanego koloru tła lub inaczej koloru drugoplanowego bądź po prostu koloru drugiego. Ten kolor, który ustawiony jest na próbce koloru narzędzia, jest naszym kolorem bieżącym. Jeżeli na przykład będziemy używać narzędzia pędzel, no to będziemy malować pędzlem właśnie w tym kolorze, który jest zdefiniowany jako kolor narzędzia. Tym niemniej będziemy bardzo często spotykać się z sytuacją, w której narzędzie, którego używamy, będzie przez cały czas korzystać z obydwu tych kolorów. Dlatego jeszcze raz o tym przypomnę. Bardzo ważne jest to, abyśmy zawsze starali się definiować te dwa kolory w taki sposób, abyśmy zawsze byli świadomi, jaki kolor mamy ustawiony jako kolor narzędzia i jaki kolor mamy ustawiony jako kolor tła. W jaki sposób ustawiać te kolory? Po prostu klikając taką próbkę. To jest sposób najbardziej bezpośredni, możliwe również, że najprostszy. A zatem klikam próbkę koloru narzędzia. Na ekranie pojawia się okno o nazwie próbnik kolorów. W nawiasie mamy dopisek kolor pierwszego planu, czyli program podpowiada nam, że kolor, który aktualnie definiujemy, zostanie zapamiętany, zachowany jako kolor narzędzia, czyli ten kolor pierwszoplanowy. W jaki sposób posługiwać się tym okienkiem? Bez tłumaczenia czegokolwiek jesteśmy w stanie podejść do tego na logikę, po prostu spojrzeć na te dwa elementy widoczne po lewej części, w lewej części tego okna i przystąpić do wzrokowego definiowania kolorów. A zatem możemy sobie kliknąć w dowolnym miejscu tego dużego kwadratu, w którym prezentowane są aktualnie różne odcienie koloru czerwonego. Jeżeli chcemy, żeby to był kolor inny niż czerwony, to możemy kliknąć na tej pionowej skali, zmieniając barwę. W tym momencie warto dokonać pewnego podziału koloru na jego takie teoretyczne składniki. Umówmy się, że kolor w Photoshopie budowany jest z trzech takich składników: z barwy, nasycenia oraz jasności. W języku codziennym pojęcia kolor oraz barwa są zazwyczaj synonimami, czyli używamy ich zamiennie. Natomiast w Photoshopie nie zawsze. Powinniśmy umieć odróżniać te dwa pojęcia. Kolor to jest taki zbiór, natomiast barwa jest jednym z elementów zawartych w tym zbiorze. Czym zatem jest barwa? To, co widzimy na tej pionowej skali, to są właśnie różne barwy, jakie nasz kolor wynikowy może przyjąć. Barwa to inaczej po prostu nazwa koloru. Coś, co odróżnia czerwony od zielonego, niebieski od żółtego, fioletowy od brązowego itd. Kolejny składnik to nasycenie. Nasycenie możemy regulować po określeniu barwy. Załóżmy więc, że chcemy wybrać jakiś kolor niebieski. Ustawiamy więc na tej pionowej skali suwak barwy na interesującej nas pozycji. Załóżmy, że jest to taka właśnie pozycja, po czym kierujemy swoją uwagę na to duże pole wyboru odcienia. Jeżeli kropeczka, która wskazuje aktualnie wybrany kolor, będzie się znajdować bliżej lewej strony, no to będziemy mieć do czynienia z kolorem o małym nasyceniu, czyli z takim kolorem pastelowym, mocno rozmytym, słabym. Jeżeli ta kropeczka przesunie się bliżej prawej krawędzi tego pola, to uzyskamy kolor bardziej nasycony, silniejszy, bardziej żywy. To jest właśnie ten drugi składnik koloru, czyli nasycenie. Trzecim składnikiem jest jasność, nazywana również walorem. To jest
składnik, który również wybieramy w tym dużym polu definiowania koloru, z tym, że pracując na osi pionowej. A zatem im wyżej znajduje się ta kropka wyboru koloru, tym jaśniejszy kolor uzyskujemy. Im jest ona niżej, tym kolor staje się ciemniejszy. Jest to pozornie skomplikowany system. Tak naprawdę ten sposób definiowania kolorów jest najbliższy nam, ludziom. Jest to taki właśnie ludzki system wyboru kolorów. To jest system niemalże czysto wzrokowy, czyli obserwujemy te dwa mechanizmy wyboru kolorów i wzrokowo ustalamy taki kolor z taką barwą, z takim nasyceniem, z taką jasnością, jaki oczekujemy od naszego koloru docelowego. Ten sposób wybierania kolorów w Photoshopie nosi określenie HSB. Również są to pierwsze litery angielskich słów hue, saturation and brightness. Hue to barwa, saturation to nasycenie i brightness to jasność. A zatem te trzy składniki, o których przed chwilą wspominaliśmy. Jeżeli chcemy, możemy określać te składniki liczbowo. Do tego służą te trzy pola, H, S oraz B. Barwa, nasycenie i jasność. Barwa wyrażana jest w stopniach, w skali od 0 do 360 stopni. Można przyjąć, że 0 stopni to jest dolna część tej skali pionowej, skali wyboru barwy. 360 stopni to będzie górna krawędź. Jak widać, kolor, który jest przy dolnej krawędzi i przy górnej krawędzi, to w zasadzie jest ten sam kolor, a zatem niezależnie od tego, czy wpiszemy tutaj 0 stopni, czy 360 stopni, barwa będzie identyczna. Kolejny składnik to S, czyli nasycenie, wyrażane tym razem w skali procentowej od 0 do 100%. 100% oznacza kolor całkowicie nasycony, czyli ten najżywszy odcień, jaki jesteśmy w stanie uzyskać. 0% to jest 0 nasycenia, czyli uzyskujemy kolor szary, po prostu szarość. Trzeci składnik, czyli jasność, również ustawiany procentowo w skali od 0 do 100%, definiuje jasność koloru. Im wyższa wartość, tym kolor będzie jaśniejszy. Przy wartości 100% oczywiście uzyskamy kolor biały, tak jak widać tutaj na podglądzie. Przy wartości 0% uzyskujemy kolor czarny. Najwygodniej na pewno będzie nam ustawiać ten kolor wzrokowo, manipulując suwakiem na skali pionowej, a następnie klikając w dowolnym miejscu tego dużego pola wyboru odcienia. Warto spojrzeć również na pozostałe elementy sterujące dostępne w tym okienku, bowiem może zajść potrzeba zdefiniowania koloru właśnie poprzez podanie wartości liczbowych, ale w systemie jakimś innym niż HSB. Na przykład od współpracujących z nami grafików możemy otrzymać definicję koloru, którego powinniśmy użyć w danej sytuacji, i ta definicja będzie wyrażona za pośrednictwem wartości RGB. Na przykład ktoś poda nam taką informację, abyśmy użyli koloru o wartościach 40, 120, 60. Zatem wpiszemy te wartości w tych właśnie polach, tak jak to w tym momencie zrobiłem, i uzyskamy kolor, o który chodziło tej osobie, która nam takie zlecenie podała. W podobny sposób postępuje się z wartościami wyrażonymi w systemie CMYK, też wpisując odpowiednie liczby widocznych w prawej części tego okna polach tekstowych opisanych jako C, M, Y oraz K. Pracując z webdesignerami, czyli z projektantami stron internetowych, możemy być zmuszeni do używania kodów szesnastkowych na określenie kolorów. Photoshop ma rozwiązanie również i na taką okazję, ponieważ w tym właśnie polu tekstowym możemy poznać kod szesnastkowy koloru, którego aktualnie używamy, który aktualnie wybieramy, i taki właśnie kod możemy przekazać projektantowi, aby mógł on uzyskać identyczny kolor w projekcie strony internetowej, wprowadzając go na przykład do kodu strony HTML czy CSS, czy jakiegokolwiek innego języka, którego taki projektant używa do stworzenia strony internetowej. A zatem okno próbnik kolorów jest dość rozbudowanym narzędziem, jeżeli chodzi o definiowanie kolorów. Możemy używać przeróżnych systemów, w związku z czym zawsze jest rozwiązanie.
problemu wyboru koloru, w zależności od tego, z którym systemem czujemy się najlepiej, to tego systemu możemy używać. O jeszcze jednej rzeczy wspomnimy na koniec dyskusji na temat definiowania koloru, mianowicie o problemie tworzenia kolorów bezpiecznych. Istnieją dwa rodzaje takich kolorów: kolory bezpieczne dla druku oraz kolory bezpieczne dla sieci. O co tutaj chodzi? Po pierwsze, kolory bezpieczne dla sieci. Istnieje tak zwana paleta kolorów internetowych, która składa się z 216 kolorów, możliwych do uzyskania na każdym monitorze komputerowym, w każdej przeglądarce internetowej. Jest to paleta dosyć stara. Na pewno większość komputerów, monitorów i przeglądarek w obecnych czasach potrafi wyświetlić dużo, dużo więcej kolorów, ale to są takie kolory, które zawsze wyglądają tak samo. Stąd przez wiele lat twórcy stron internetowych, czy też grafiki na potrzeby stron internetowych, byli zachęcani do tego, żeby używać przede wszystkim tych kolorów. Wówczas można było mieć pewność, że te elementy graficzne na stronie internetowej będą wyglądać niezmiennie, niezależnie od tego, na jakim komputerze taką stronę będziemy oglądać. Jeżeli chcemy korzystać tylko z tych kolorów internetowych, to wystarczy zaznaczyć tę opcję, tylko kolory z palety internetowej. Wówczas skala wyboru kolorów oczywiście dość drastycznie nam się zmniejsza, ale też każdy z tych kolorów, który wybierzemy z tej zmniejszonej skali, będzie tym kolorem bezpiecznym dla internetu. Jeżeli chcemy mieć pełny wybór, no to oczywiście tę opcję należy wyłączyć. Kolejny typ kolorów bezpiecznych to kolory bezpieczne dla druku. Chodzi o to, o czym wspominałem już w poprzednim klipie. Mianowicie, kiedy przygotowujemy obrazek do druku, to musimy dokonać konwersji trybu koloru z RGB do CMYK. Niestety, kolory dostępne w tych dwóch trybach nie pokrywają się całkowicie. Krótko mówiąc, istnieją takie kolory RGB, których nie da się odtworzyć w systemie CMYK i na odwrót. Istnieje pewna ilość kolorów systemu CMYK, których nie da się odtworzyć w systemie RGB. No i teraz, jeżeli zaczynamy pracę z obrazkiem w trybie RGB, no to oczywiście możemy w pewnym momencie potknąć się o taki kolor. Chcemy użyć koloru, który no, najwyraźniej nie będzie miał swojego odpowiednika w systemie CMYK. Jak takie kolory rozpoznać? No właśnie korzystając z tego próbnika kolorów, ponieważ za każdym razem, kiedy definiujemy kolor no, nieprzystający do systemu CMYK, czyli niemożliwy do odtworzenia z pełną, stuprocentową zgodnością w systemie CMYK, Photoshop poda nam ostrzeżenie. W tym miejscu widoczny jest podgląd koloru, który tworzymy. Obok tej próbki może się pojawiać taki znak ostrzeżenia z hasłem poza przestrzenią dla druku. To jest właśnie dla nas informacja, że ten kolor tak naprawdę nie nadaje się do drukowania, ponieważ żadne urządzenie drukujące nie odtworzy nam w 100% idealnie, identycznie tego koloru. Stąd ten znak ostrzegawczy. Wystarczy ten znak ostrzegawczy kliknąć, a Photoshop wybierze nam najbliższy możliwy odpowiednik tego koloru, taki, który da się odtworzyć na urządzeniu drukującym, które pracuje w trybie kolorów CMYK oczywiście. A zatem, jeżeli myślimy o tym, żeby używać kolorów możliwych do odtworzenia w druku, czyli po prostu, jeżeli pracujemy nad obrazem czy też kompozycją, która jest przeznaczona do druku, to starajmy się zawsze używać kolorów możliwych do odtworzenia w trybie CMYK. W tym pomoże nam ten znak ostrzegawczy. Wystarczy go kliknąć, a Photoshop podpowie nam najbliższy zgodny odpowiednik. To samo dotyczy kolorów bezpiecznych dla sieci, dla internetu. To jest ten symbol ostrzegawczy, taki maleńki kolorowy sześcian. Jeżeli wybieramy kolor, który nie ma swojego odpowiednika w tej palecie kolorów bezpiecznych dla sieci, to wystarczy kliknąć ten mały symbol i Photoshop podpowie nam najbliższy odpowiednik, czyli taki kolor, który możliwie jest najbardziej podobny do tego, który chcieliśmy wybrać. Oczywiście może zdarzyć się i tak, że będziemy wybierać kolory, które jednocześnie są niezgodne z trybem CMYK oraz z tą paletą kolorów bezpiecznych dla sieci. Wówczas kliknięcie obydwu tych znaków ostrzegawczych spowoduje wybór koloru
najbliższego przystającego. No, nie zawsze się to udaje, jak widać w tym przykładzie. Kliknięcie obydwu tych znaków ostrzegawczych powoduje, że Photoshop wybiera kolor, który ponownie jest niezgodny z systemem cmyk. Także czasem trzeba chwilę czasu poświęcić na to, żeby uzyskać kolor ten najbardziej nam potrzebny, ale najistotniejsze w tym wszystkim jest to, że mamy mechanizm podpowiedzi i warto z niego korzystać. Jeżeli zaakceptujemy kolor, który wybraliśmy za pomocą dowolnego systemu, wystarczy kliknąć OK i ten kolor zostanie wybrany jako aktualny kolor pierwszego planu, czy też kolor narzędzia. W identyczny sposób definiuje się kolor tła, wystarczy kliknąć tę dolną próbkę i wykonać te same manewry, które wykonywaliśmy przed chwilą, czyli zdefiniować kolor albo wzrokowo za pomocą skali barwy oraz tego pola wyboru odcienia, bądź wprowadzając wartości liczbowe. Po czym klikamy przycisk OK i mamy zdefiniowany na nowo kolor tła. Można zrobić jeszcze kilka innych rzeczy podczas definiowania koloru, na przykład dodać interesujący nas kolor do próbek. To jest ten przycisk. Co to oznacza? Jeżeli klikniemy ten przycisk, możemy teraz wprowadzić nazwę. Nazwa jest dowolna. Oczywiście warto używać nazw opisowych, jeśli komuś na tym zależy. Wprowadzam nazwę. No i teraz gdzie ten kolor znajdę? Załóżmy, że kliknę OK, aby zatwierdzić wybór. Próbki są zapisywane w panelu o identycznej nazwie, czyli próbki. Ten panel znajduje się przy bieżącym ustawieniu przestrzeni roboczej w tym miejscu. Wystarczy przejść do tego panelu, a zobaczymy serię maleńkich kwadracików, każdy z nich zabarwiony innym kolorem. To są właśnie próbki kolorów. Klikając te kwadraciki, powodujemy zmiany w aktualnym kolorze narzędzia. Uwaga, zmiany w kolorze narzędzia. Jest tutaj również ta próbka, którą własnoręcznie przed chwilą utworzyliśmy, pokazywana na końcu. To jest właśnie ta zieleń. Jeżeli przytrzymamy kursor przez chwilę nad tą próbką, pojawi się dymek podpowiedzi z nazwą, taką jaką tej próbce nadaliśmy. Wystarczy jeden raz kliknąć tę próbkę i mamy wybrany kolor narzędzia. W ten sposób oczywiście możemy sobie budować własne takie palety próbek, w taki sposób, aby na przykład kolor był konsekwentnie używany w naszej pracy, albo żeby był używany w sposób przemyślany. Szczególnie jeżeli jesteśmy zwolennikami tworzenia ograniczonych palet kolorów, czyli używania ograniczonej ilości kolorów w danym projekcie, to ten system może nam się przydać. Warto z niego korzystać.